Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych otosów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Zaczynamy od geniuszy zła, którzy zaczynają wpalać swoje własne misternie utkane sidła. Profesorowie na uczelniach zakładają fejkowe konto na Facebooku, po czym proszą studentów o wpuszczenie na zamknięte grupy. Nie wiadomo, czy zaczęło się na wuf w Krakowie, czy na Koźmińskim w Warszawie. Nieistotne. Istotne jest to, że to podszywanie się pod studentów i te prośby o dołączanie do zamkniętych grup wygląda tak. Hej! Niedawno przeszedłem do Was na AWF z Wrocławia. Co prawda jestem na drugim roku, ale chcę zbierać materiały z egzaminu, żeby mieć spokój. Moglibyście mnie dodać do grupy roku? Tylko wezmę materiały i uciekam. Dobra, dobra, panie profesorze. Wiem, że się pan podszywa, jak na medycznym i UWR. Nie tolerujemy kretów i donosicielstwa. Pozdrawiam. Hej! Jestem z drugiego roku w UF u Mam odpowiedzi do egzaminu. Mogę podać. Może byś mnie dodała do Waszej grupy. Chętnie pomogę. Zamierzacie ściągać na Teamsach? Znam superanckie sposoby na to. Mogę pomóc. Będzie fajnie. Kłaniam się, panie profesorze. Jaki profesorze? No coś ty laska, ja z drugiego roku jestem. Ledwie zdaję, bo ściągam na Teamsach właśnie. Kiedy sprawa została nagłośniona w internecie, pojawili się kolejni studenci, którzy podrzucali swoje przykłady tego, jak ci koledzy ze starszych albo młodszych roczników próbują wbić się na takie zamknięte grupy. Aha, bo mam odpowiedź do pytań w sesji, jakbyś chciała. Tylko dodaj mnie na konwersację grupową. Wiesz co, myślę, że prawo to taki kierunek, na którym nie warto oszukiwać, bo prędzej czy później jakaś niewiedza wyjdzie. Nawet gdybym miała sesję, to podziękuję, bo wolę się sama przygotować i nie oszukiwać. A znasz kogoś, kto oszukuje na prawie? To mu dam odpowiedzi. Na prawie to najwyżej oszukuje PiS, ale nie wiem, czy im się odpowiedzi przydadzą. Nie wiadomo, ilu agentom udało się zinfiltrować obóz wroga, ale jeden ze studentów wpadł na genialny pomysł, aby napisać do profesorów. Szanowny panie profesorze, jestem nowy na katedrze. Uprzejmie proszę o dodanie mnie do wewnętrznej konwersacji akademickiej. Będę w stanie pomóc układać pytania do kolokwiów studentom biologii. I mam nadzieję, że udało się ich wykryć, ale lepiej dmuchać na zimno. To podstawy wykrywania przeciwnika. Podejrzana jest każda wiadomość, która zawiera jedno z poniższych zdań. Zostało mi trochę kasy z zeszłego miesiąca. Nie mam ochoty na piwo. Wiedza z ostatnich wykładów na pewno mi się przyda. Już późno, a jutro mamy na rano? Nie, dziękuję, nie jestem głodny. Ken Mizarek, mieszkanie z na Florydzie, który pracuje tam jako przeprowadzacz dzieci przez ulicę, postanowił zrobić im niespodziankę. Poprosił, aby przygotowały torebki i kiedy następnego dnia dzieciaki pojawiły się z nimi, wypełnił je słodyczami i pluszakami. Mnie osobiście zdjęcie, na którym starszy mężczyzna zagaduje dzieci, proponując im słodycze na ulicy, trochę niepokoi, ale może to kwestia perspektywy. Wniosek bez wirusa czasami trafia się temat, który, mimo że jest niewygodny, mimo że nie do końca pasuje do pozytywnego przekazu, musi być poruszony. I tak będzie tym razem. W McDonaldzie do promocyjnych zestawów nazywanych okazje nie będzie już Coca-Coli, będzie dodawana woda. Będziemy pić gazowaną albo niegazowaną, jak zwierzęta. McDonald tłumaczy to podatkiem cukrowym. Syropy, z których robiony jest napój, nie są nim objęte, ale McDonald zastrzega, że nie jest w stanie dostać już z ministerstwa odpowiedzi w tej kwestii. Jak podaje pani Patrycja Pazio, corporate relations specialist w McDonald's, to nie był jedyny powód wycofania coli z promocyjnych zestawów, bo, tu cytuję panią Patrycję, Jednocześnie wymiana coli na wodę wpisuje się w działania prowadzone przez naszą markę od kilku lat, mające na celu oferowanie gościom bardziej zbilansowanych posiłków. Pani Patrycjo, jeżeli ktoś kiedyś przyjdzie do McDonalda w poszukiwaniu zbilansowanego posiłku, to ja pierwszy przyjdę i zamówię brokuły. Przestańcie się wygłupiać, przywróćcie kole. Po morsowaniu, szachach i odśnieżaniu nadchodzi nowa moda, czyli górskie morsowanie. Polega to na tym, że ludzie wyruszając na szlak rezygnują z ubrań, ze sprzętu i z myślenia. Kilka dni temu pięć takich osób musiał ratować go, bo, jak się okazało, górskich morsów zaskoczyło to, że wychodząc na babią górę tylko w butach i szortach, bez zabezpieczenia, przy temperaturze odczuwalnej minus 20 stopni, człowiek może nie dać rady. Jedną z kobiet odwieziono do szpitala z odmrożeniami kończyn. Nie wiemy, czy zdążyła zrobić zdjęcia na fejsa, czy cały ten trud poszedł na marne. Niestety, jak podkreślają ratownicy, takich lekkomyślnych ludzi jest coraz więcej. Wielu z nich zainspirował Wim Hof, holender zwany Człowiekiem Lodu, który ustanowił m.in. rekord guinnessa w najdłuższej kąpieli w lodzie, zdobył też Kilimandżaro, ubrany jedynie w shorty i buty. Z tą różnicą, że poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia, oddając się doskonaleniu technik, które pozwoliły mu na takie ekstremalne osiągnięcia. Więc, żeby było jasne, nie mieszajmy wyczynowców, którzy robią to od wielu lat, trenując, zabezpieczając się, z grupą ludzi, którzy w zeszłe wakacje jeździli na bananie we słowowie, więc wiedzą, co to życie na krawędzi, i nawet nie biorą ubrań do plecaka. Czy są idiotami? Nie mi oceniać. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się z kanału, w którym nie mogę ufać, że jeden z mężczyzn z tej ekipy stracił pracę, bo w czasie akcji ratowniczej w jego firmie zastąpiono go dużym ziemniakiem, który, uwaga, już następnego dnia dostał podwyżkę. Kartka z kalendarza. Jeżeli w miniony czwartek urodziło się wam dziecko, to ciekawostka: pierwsze liczby jego PESEL-u to będzie 21-21-21. Z jednej strony łatwiej zapamiętać, ale z drugiej, jeżeli będzie się jąkać, będzie miał naprawdę przejebane rusza casting do polskiej wersji programu Beauty and the Geek, czyli jak sama nazwa wskazuje, programu, w którym głównymi bohaterami są nerdy i geeki i piękne kobiety. I w sieci wybuchła główno burza ludzi, którzy są zdziwieni, że telewizja serwuje treści, które nie wymagają głębszej refleksji. Jak to opierać się na stereotypach? Ale ja nie o tym. I kiedy przeczytałem tego newsa, byłem pewien, że to serial. I pewnie Krystyna Pawłowicz chce zagrać, ale nie wie, na którą rolę się zdecydować. A potem zrobiłem listę kilku filmów, których remake możemy zrobić u siebie, w których mogą zagrać nasi celebryci. Pierwszym z nominowanych jest Jacek Sasin do filmu Slamdok Milioner z ulicy. Trzymamy kciuki. W Egipcie odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej i interesowałyby raczej tylko fanów tej dyscypliny sportu, gdyby nie fakt, że na boisko wyszedł Gutie Mwumbi. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga stał się ulubieńcem mediów od momentu, kiedy pojawił się po raz pierwszy na boisku. I teraz poprawność polityczna zabrania mi powiedzieć, że on jest gruby. Powinienem powiedzieć, że jest plus size, albo jest e, body positive. No ale słuchajcie, taka jest prawda, że on jest gruby. Po prostu to nie jest tak, że brzuch mu spuchł. On o tym wie, ta informacja go nie zaskoczy. Ważniejsze jest to, że otyłość nie przeszkadza mu w byciu świetnym zawodnikiem. W pierwszym meczu miał stuprocentową skuteczność. Strzelił cztery gole i był drugim najskuteczniejszym zawodnikiem w drużynie. Tak więc brawo Gautier. Człowiek, który udowodnił, że gruby nie zawsze musi stać na bramce. Drugą nominację otrzymuje Tomasz Hajto do filmu Szybcy i wściekli. Klątwą Marlaka. Kronika kryminalna. W Lille na północy Francji 24-latek postanowił okraść dom. Łamał się do środka, po cichaczu zebrał kilka suwenirów, które chciał zatrzymać i cichutko, niezauważony wyszedł. Kiedy obudziła się właścicielka domu i zaczęła robić obchód sprawdzając co zniknęło, znalazła telefon, a w nim 14 nieodebranych połączeń. Kiedy telefon zadzwonił ponownie, okazało się, że to włamywacz dzwoni z prośbą, czy mógłby odebrać telefon, który zgubił. Pojawił się, ale oprócz właścicielki i telefonu czekała też policja. Brzmi niewiarygodnie, ale to jest informacja podana za francuską żandarmerią. I trudno uwierzyć w taką głupotę, ale czasami proste rozwiązania są najlepsze. Może po prostu najman ma rodzinę we Francji? Trzecią nominację otrzymuje Stanisław Dziwisz do dwóch filmów: Jestem Bogiem oraz Memento. Kontynuujemy Międzynarodową Kronikę Kryminalną. Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że były dowódca wycofanego już ze służby niszczyciera Bieskokojnej odchodząc zabrał ze sobą dwie pamiątki. A były to dwie śruby wykonane z brązu, ważące w sumie 26 ton i warte pół miliona dolarów. Ale żeby to się nie wydało, jego wspólnicy zastąpili te ukradzione śruby śrubami z tanich zamienników, takimi podróbkami. Grozi mu utrata emerytury, ale nawet nie załapał się na podium najciekawszych kradzieży, które miały miejsce w Rosji w ostatnich latach. Podium. Na miejscu trzecim otwiera kradzież 7 tysięcy płyt żelbetowych z 50 kilometrowego odcinka drogi. Drugie miejsce za odwagę i bezkompromisowe podejście do pasji zdobywają ludzie, którzy ukradli sprzęt radiowy z samolotu I-80 Maxdom, który pełni funkcję powietrznego stanowiska dowodzenia prezydenta i dowódcy sił zbrojnych na wypadek wojny. I pierwsze miejsce bezapelacyjnie, za styl i za rozmach wędruje do. Ludzi, którzy ukradli 23-metrowy most kolejowy nad rzeką Umba w obwodzie murmańskim. Pokazałbym Wam zdjęcie tego mostu, no ale go ukradli. Przedostatnią nominowaną osobą jest Edyta Górniak do filmu Teoria Wszystkiego. Russell Jones, Brytyjczyk, który w zeszłym tygodniu złamał nogę, zauważył, że jego pies ma podobny problem i zaczął kuleć. Więc pan Jones zabrał psa do weterynarza, który po wykonaniu wszystkich badań potwierdził podejrzenia. Pies kulał nie dlatego, że stało mu się coś w łapę, a dlatego, że współczuł swojemu panu. Na potwierdzenie tej tezy żona pana Jonesa, pani Jones, nagrała psa, który biegał po ogródku już po wyjściu swojego pana. Po pierwsze, gdzie oni mieszkają, że mają taki ogródek? Po drugie, miłości nie da się kupić ale w tym wypadku da się wycenić. Wszystkie badania u weterynarza kosztowały 300 funtów, czyli półtora tysiąca złotych. I ostatnią nominowaną osobą jest... Danuta Cholecka, Michała Adamczyk i cała redakcja wiadomości do filmów Pretty Woman i Las Vegas Parano. Jeżeli nie przepadacie za cyklem o warzywach, do tego momentu filmu, ponieważ teraz w cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż cebula i syn Zygmunta Heisera. Cebula, alium Prawidłowa nazwa botaniczna to czosnek cebula jest to bowiem gatunek należący do rodzaju czosnek. Syn Zygmunta Heizera należy do rodziny Heizerów i nazywany jest Filipem. Cebula pomaga na grypę, przeziębienie czy nawet cukrzycę. Filip Heizer pomaga, o ile ktoś włączył kamerę, może to wrzucić na fejsa, albo właśnie kogoś znowu obraził swoją ignorancją lub chamstwem i musi przeprosić. Cebula jest bogata w witaminę C, B6, potas, wapni czy żelazo. I wie, że telewizja śniadaniowa rządzi się swoimi prawami, ale potrafi odróżnić temat, jakim jest depresja czy ataki paniki, od tego, jak na szybko upiec sernik. Dzięki czemu nie obraża ludzi, którzy mierzą się z tymi problemami. Od serników zresztą też trzyma się z daleka. Cebula, w przeciwieństwie do pana Filipa, nie obraziła nigdy gejów czarnoskórych, ludzi chorych na zaburzenia psychiczne, dziennikarzy czy internautów, bo zwrócili jej uwagę albo ją krytykują. A mogłaby, z łatwością doprowadziłaby ich do łez. Ciekawostka numer jeden. W starożytnym Rzymie gladiatorzy przed walką nacierali mięśnie cebulą. Ciekawostka numer dwa. Filip Heiser przeprasza częściej niż PKP zimą. Po tym jak kogoś obrazi znajduje szybko akcję charytatywną, aby zmyć smród. Nie musiałby przepraszać, gdyby zaczął myśleć, ale ten dylemat jest dla niego za trudny. Kiedy zapytamy przypadkowego przechodnia o cebulę usłyszymy zapewne – ho, drogi panie, nie wyobrażam sobie kuchni bez cebuli. Dzięki niej zwykła jajecznica nabiera charakteru. Kiedy zapytamy o Filipa Heisera, usłyszymy Dzięki niemu przestałem oglądać telewizję. Może i nie wiem, jak na szybko zrobić sernik i obrazić ludzi, ale już wiem, jak wytłumaczyć, kim jest homofob, rasista i seksista. Dlatego, w przeciwieństwie do niektórych, cebula zapisze się pozytywnie na kartach historii i w ludzkich sercach. W zoo w Melbourne doszło do niezwykłego wydarzenia. Otóż, mieli tam smoki leśne Boyda, jaszczurki nadrzewne, a dokładnie jednego samca i dwie samice. Mieli do niedawna, bo jedna z samic, jako pierwszy dorosły gad w historii, zaczęła zmieniać płeć i jest już na końcowym etapie tego procesu. U gadów płeć kształtuje się jeszcze na etapie jaja, ale nigdy nie zaobserwowano zmiany płci u dorosłego osobnika. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że samiec zdechł po kopulacji, a samica zaczęła zmieniać płeć już po złożeniu jaj. Wyobrażacie sobie, jak fatalny musiał być ten gadzi seks, że po wszystkim samiec przestał żyć prawdopodobnie ze wstydu, a samica zaczęła zmieniać płeć? Z drugiej strony, miarą człowieka oprócz wzrostu jest przyznawanie się do błędów, i w tym miejscu ja chciałbym przyznać się do błędu. Otóż pamiętam, jak wyśmiewałem się z Mikołaja Pawlaka, rzecznika praw dziecka, który ostrzegał, że przed szkołami rozdawane są przez edukatorów seksualnych pigułki na zmianę płci. Skupiliśmy się wtedy na szkołach, kiedy nikt nie bronił zo. To wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostajecie do końca. Świadomie pominąłem newsa, którego przysłało bardzo, bardzo wiele osób, czyli tego, że przyszła panu faceta w pizzerii na tym, jak wyrabiał ciasto swoim penisem, ale za bardzo kocham pizzę i jestem jeszcze na etapie wyparcia. Jeżeli macie ochotę dołączyć do korespondentów, piszcie do mnie na Karol Nozalewski albo na Facebooku, albo na Instagramie, a ja życzę Wam udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia w piątek o godzinie 17 albo 18, jak się wyrobię. Cześć!